Leicester City wykiwało Premier League i wiele wskazuje na to, że w tym sezonie unikną kary punktowej. Jak to się stało, że lisy wygrały batalie z Premier League, doprowadziły do wściekłości włodarzy ligi, a także do poczucia niesprawiedliwości kilku innych klubów Premier League? Na te pytania postaram się Wam odpowiedzieć w pierwszym odcinku nowego cyklu, w którym o poranku przedstawiał będę właśnie tego typu ciekawe tematy ze świata Premier League. Nie będzie się on ukazywał codziennie, ale myślę, że kilka razy w tygodniu możecie sprawdzać kanał angielski Espresso i zaglądać, czy nie znalazło się tutaj coś nowego. Jeżeli podoba Wam się ten materiał, możecie zostawić łapkę w górę i oczywiście zasubskrybować nasz kanał, a jeżeli słuchacie nas na Spotify, to też możecie zajrzeć od czasu do czasu na YouTube'a, bo nie wszystkie materiały pojawiają się również na tej drugiej platformie. Wracając już jednak do tematu dzisiejszego odcinka, kiedy Leicester City awansowało do Premier League, wokół klubu absolutnie nie dominowały pytania o nadchodzące transfery czy ambicje na zbliżający się sezon. Wszystkich interesowała tylko kara punktowa, która miała zdeterminować ich szanse na utrzymanie się w lidze. Ujemne punkty wydawały się być nieuniknione, a jednak Leicester City wraz ze swoimi prawnikami i księgowymi znaleźli sposób, żeby utrzymać nosa Premier League. Wychodząc jednak od samego początku, w marcu tego roku Premier League oskarżyła Leicester o złamanie regulacji finansowych PSR w trzyletnim okresie rozliczeniowym kończącym się na sezonie 2022-2023. Co bardzo istotne, właśnie w tym sezonie Leicester City spadło do Championship. Klub zanotował w tym czasie straty na poziomie 129,4 milionów funtów, czyli o ponad 24 miliony powyżej dopuszczalnego limitu. Na podstawie zeszłorocznych spraw Evertonu i Nottingham Forest możemy więc założyć, że Leicester groziła za to kara 3 punktów za samo przekroczenie przepisów i jeden punkt za każde 6,5 miliona funtów powyżej limitu. Lisy mogły więc spodziewać się 7 minusowych punktów, co niemal całkowicie przekreśliłoby ich szanse na utrzymanie w lidze. Ku ogromnemu zdziwieniu wszystkich zainteresowanych, Leicester ogłosiło, że wygrało swoją apelację, a niezależna komisja przychyliła się do ich linii obrony. Pozostawiło to w ogromnym szoku samą Premier League, a także IFL, które bezpośrednio było zainteresowane całą sprawą. Co ciekawe, wygrana apelacja wcale nie oznacza, że Leicester City nie złamało wspomnianych wcześniej regulacji finansowych. Wręcz przeciwnie, argumenty obronne klubu zupełnie nie dotyczyły tej kwestii. Pomogła w tym przypadku kreatywna księgowość i wykorzystanie pewnej luki prawnej, dzięki czemu Premier League ma całkowicie związane ręce. W marcu 2023 roku klub poinformował władze ligi, że planuje wydłużyć okres rozliczeniowy, który miał kończyć się 31 maja do 30 czerwca. Co ważne, jest to całkowicie zgodne z zasadami ligi, a klubu mógł wydłużyć ten okres nawet do 31 lipca, ale jak się okazuje, nie było to zupełnie potrzebne. Wspomniana zmiana była tak istotna z perspektywy całej sprawy, ponieważ Leicester City, jak już wspomniałem wcześniej, spadło w tym sezonie do Championship. 13 czerwca 2023 roku Leicester City przekazało swoje udziały w Premier League, a tym samym status członka ligi, na rzecz Luton Town i oficjalnie przestało znajdować się pod jurysdykcją ligi. Klub technicznie znalazł się więc w pewnego rodzaju szarej strefie, nie będąc pod regulacjami ani jednej ligi, czy to Championship, czy Premier League, w której występował do tamtego czasu. Dokładnie na tym została oparta cała linia obrony Leicester City, które utrzymywało, że Premier League nie mogła ukarać ich za okres rozliczeniowy kończący się 30 czerwca, bo nie byli wtedy członkiem Premier League. Brzmi to całkowicie absurdalnie, bo przecież Leicester City przekraczało regulacje finansowe i łamało przepisy Premier League przez trzy lata, kiedy występowało na tym poziomie rozgrywkowym. W świetle przepisów faktycznie 30 czerwca 2023 roku, kiedy kończył się ten okres rozliczeniowy, nie byli klubem członkowskim Premier League, więc nie mogli zostać ukarani, co stwierdziła niezależna komisja. Liga ma oczywiście możliwość odwołania się od tej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że nie będą podejmowali tego typu kroków. Działanie Lester, choć mocno kontrowersyjne i prawdopodobnie nieetyczne, pokazuje jak niedoskonałe są przepisy Profit and Sustainability Rules wprowadzone jakiś czas temu przez Premier League. Za wygraną Lisów stoi nie kto inny jak Nick DeMarco, czyli specjalista od prawa sportowego, który w środowisku nazywany jest Messim Prawa Sportowego. Sama liga utrzymuje, że jest totalnie zaskoczona takim werdyktem, a także rozczarowana całym przebiegiem sprawy. Nie da się jednak ukryć, że wynik tego postępowania to jest ogromna kompromitacja dla całej Premier League. Swoje stanowisko w tej sprawie zabrało również English Football League, czyli organ odpowiedzialny za rozgrywki Championship. Ich oświadczenie zostało skonstruowane w bardzo podobnym tonie, również możemy przeczytać, że są rozczarowani i zaskoczeni, ale najważniejszy jest jeden fragment, w którym przeczytamy, że to niedopuszczalne, aby kluby piłkarskie uciekały od konsekwencji tylko dlatego, że przemieszczają się pomiędzy dwiema ligami. W tle tego całego zamieszania pozostają też oczywiście sprawy Evertonu i Nottingham Forest, które w zeszłym sezonie zostały ukarane przez Premier League ujemnymi punktami. Kluby te mogą mieć spore poczucie niesprawiedliwości, bowiem w ostatecznym rozrachunku Leicester City uniknęło swojej kary tylko dlatego, że spadło w tamtym sezonie z Premier League. Czy dla Leicester City to kategoryczny koniec kłopotów i ich problemów finansowych? No jak się okazuje, wcale nie do końca. Już w zeszłym sezonie English Football League miała wątpliwości odnośnie kolejnego okresu rozliczeniowego, tym razem tego, który kończył się w czerwcu 2024 roku. Klub wierzy co prawda, że dzięki sprzedaży Kiernana Duesberego Hola, a także oddaniu menedżera Enzo Mareski do Chelsea, udało im się wyprostować wszystkie księgi i są czyści, jeżeli chodzi o sezon 2023-2024. Dla Premier League nie jest to jednak tak klarowne, a Leicester City ma czas do 31 grudnia na sporządzenie swoich własnych kalkulacji PSR i przedstawienie ich do wglądu władzom ligi. Tym razem nie uratują już ich żadne księgowe sztuczki, ponieważ po awansie są już pod jurysdykcją Premier League, co dla odmiany zastrzega regulamin sporządzony przez IFL. Na werdykt w tej sprawie będziemy musieli rzecz jasna poczekać, ale fani Leicester już teraz mogli odetchnąć z ulgą. Piłkarze Steve'a Coopera nie odnieśli co prawda jeszcze ani jednego zwycięstwa w tym sezonie Premier League, ale możemy śmiało stwierdzić, że ekipa Leicester City wygrała już swój najważniejszy mecz w tym sezonie i to w pozycji, w której wszyscy skazywali ich na porażkę. Cała ta sprawa pokazała, jak dziurawe są przepisy w Premier League i że tak naprawdę nawet beznadziejną sprawę można wygrać w naprawdę prosty sposób. Wynik tego postępowania z pewnością nie poprawia też sytuacji Premier League przed nadchodzącą i prawdopodobną batalią sądową z Manchesterem City w sprawie słynnych już 115 zarzutów. Niejednokrotnie przekonywaliśmy się już do czego zdolni są prawnicy Manchesteru City, więc jeżeli ktoś spodziewa się szybkiego rozstrzygnięcia tej sprawy, to prawdopodobnie jest w bardzo dużym błędzie. Kończąc już jednak wątek Leicester City, piłkarze Steve'a Coopera mogą w końcu skupić się już tylko i wyłącznie na tym, co będzie działo się na boisku i nie zamartwiać się poza boiskowymi tematami. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę i życzymy wszystkim miłego i udanego dnia.